Dzień dobry, witajcie kochani. Dziś poruszę temat bardzo istotny, którego prawie każdy z nas doświadczył, a mianowicie jak przeżyć rozstanie, jakie są przyczyny rozstania w parze romantycznej, jak poradzić sobie w samym momencie decyzji o tym, albo też dowiedzeniu się o tym, że dana relacja się kończy i co zrobić po rozstaniu, żeby jak najszybciej wyjść z tej sytuacji i otworzyć się na nowe, na to, co lepszego dla nas przygotowało życie. Nazywam się Iwona Górna. Jestem kwantowym coachem i mentorem. Pomagam w świadomym tworzeniu życia, zaczynając od zrobienia porządków mentalnych i energetycznych. Następnie poprzez uleczenie traum, przeprogramowanie podświadomości, zbudowanie własnej wartości, dochodzimy do kreacji rzeczywistości i realizacji planów, marzeń, czego wypadkową jest szczęśliwe życie, udane relacje, obfitość i zdrowie. Łączę naukę z duchowością, bo człowiek jest istotą duchową w tym pięknym ciele. Służę pomocą na sesjach indywidualnych, jak i na warsztatach online w Polsce, na Bali, we Włoszech czy w Egipcie. Na końcu tego materiału powiem Ci o prezencie, jaki przygotowałam dla Ciebie. Jakie są przyczyny rozstania? Przyczyn jest bardzo wiele, bo co człowiek, to oddzielna historia. Natomiast przedstawię Ci kilka sytuacji, kilka powodów, żeby wyciągnąć z nich lekcje na przyszłość, albo też popracować jeszcze nad istniejącą relacją. Na przykład, jeżeli związek został zawiązany na podstawie dolnych czakr, czyli najpierw zaczęło się od połączenia cielesnego, a potem dopiero dołączył intelekt. Jeżeli jest to tego typu połączenie, to związki oparte na dolnych czakrach w 90% się rozpadają. Więc żeby na przyszłość unikać takiej sytuacji, polecam najpierw włączyć intelekt, a potem bliskość cielesną. Kolejnym bardzo istotnym powodem jest brak komunikacji, albo też zanik tej komunikacji. Komunikacji opartej na wzajemnym zrozumieniu, wsparciu, na słuchaniu potrzeb drugiej osoby, jak i wyrażaniu tych potrzeb. Żeby nie było tak, że chowasz swoje potrzeby, jest Ci źle, coś Cię uwiera, ale dalej cicho siedzisz, a najlepiej niech on się domyśli. Komunikacja również oparta na takich samych językach miłości. Co to są języki miłości? Jest to, w jaki sposób Ty odbierasz, że jesteś kochana czy kochany i przekazujesz swoją miłość. Powodem jest również brak kompatybilności w parze, w zakresie energii, w zakresie poziomu energii i temperamentu. Jakże istotną i najczęstszą przyczyną jest to, że ludzie łączą się w pary na Ziemi, dlatego że tak się umówiły. Umówiły się dlatego, żeby dać przestrzeń drugiej osobie do wzrastania, żeby pokazać, co jest w niej do naprawy, do zmiany, do tego, żeby mogła dotrzeć do swojej wewnętrznej mocy i do prawdziwej swojej istoty, żeby mogła żyć zgodnie ze sobą. I osoby wtedy wzajemnie odgrywają sobie rolę. Często wówczas, nawet jeżeli na początku się dobrze układało, ale po pewnym czasie osoba w parze musi wejść w buty, na przykład toksyka, żeby pokazać drugiej osobie, że nie tędy droga, masz postawić granice. Masz żyć zgodnie ze sobą, swoim życiem. Masz być szczęśliwa, szczęśliwy w swoim życiu. Więc to jest to, co nam ludzie pokazują. I jest to najczęściej niezauważana przyczyna rozstań. Jest zazwyczaj obarczanie drugiej osoby, że do czegoś doszło, albo że opuściła tą osobę, a nie widzi w tym lekcji dla siebie i znaczenia, jaki miał ten związek. Jesteśmy tutaj na ziemi, żeby doświadczać i wzrastać w swoim rozwoju. A poprzez konflikty, no niestety, konflikty w relacjach wzrastamy najlepiej pod warunkiem, że dobrze je przejdziemy. Właściwie je przejdziemy, przerobimy, wyciągniemy z nich lekcje i nie będziemy powtarzać tych błędów. Druga osoba może pokazywać, że niewłaściwie została obrana hierarchia ważności, czyli dana osoba w związku przedkłada potrzeby innych ponad swoje, zaniedbuje swoje obowiązki, żeby drugiej osobie pomóc. Nie umie prosić o pomoc, nie umie powiedzieć nie, chce być zadowalaczem drugiej osoby.
Zatem ta druga osoba musi pokazać: halo, halo, zauważ, zawalcz o siebie. Rozumiem, że pokazywanie odbywa się w sposób bolesny, bo jeżeli ktoś by ci tak mówił, ugłaskał po główce, zobacz Kasiu, zobacz Aniu, zobacz Zisiu czy tatku, zobacz, co robi źle, to byście powiedzieli: a, gada sobie, niech tam sobie gada. A jeżeli dostaniemy lekcję w sposób bolesny, że nas to zaboli, wówczas siłą rzeczy będziemy musieli wyciągnąć wnioski, żeby tego błędu nie popełniać na przyszłość i żeby wyciągnąć z tego lekcję i podjąć pracę ze sobą. Bardzo bolesne przy rozstaniu jest, jeżeli dochodzi do zabicia miłości. Są to takie przypadki, gdy jedna z osób w związku przedłożyła ponad miłość, na przykład pracę, i oddała jej się całkowicie. Jak na przykład Scrooge w opowieści wigilijnej Karola Dickensa, gdzie dla niego najważniejsza była praca, bo dawała mu pieniądze i właściwie dla niego najważniejsze były pieniądze. Przez to nie był w stanie dać miłości ukochanej Izabeli i doszło do rozstania. Z niego zrobił się wrak człowieka pełny zgorzknienia, który był nieprzyjemny dla innych, jak i dla siebie samego. Do zabicia miłości również dochodzi wówczas, kiedy osoba przedkłada inne aspekty, czy uzależnienia, czy swoje przywiązanie do pewnych rzeczy, które powinny być w hierarchii ważności poniżej miłości. Kolejnym przykładem jest to, jeżeli jedna z osób nie potrafi sobie poradzić z jakąś sytuacją, być może pochodzącą z jej przeszłości, być może pochodzącą z życia obecnego, i przedkłada problemy, czy na przykład w pracy, ponad miłość. Może się też okazać, że inni ludzie dla osoby w związku będą ważniejsi, dlatego że taka osoba ma niskie poczucie własnej wartości i czerpie je ze środowiska zewnętrznego. Wówczas będzie zadowalaczem się swojej wartości od innych osób i będzie szukać potwierdzenia swojej wartości od innych. Zatem nie zabijamy miłości, owszem, podejmę pracę w związku, żeby jeszcze w związku przepracować te rzeczy, które są nam pokazywane. Natomiast jeżeli sytuacja jest naprawdę ciężka, to nie należy być masochistą. Należy postawić na swoje, owszem, zakończyć daną relację, ale od razu podjąć pracę ze sobą. No i tutaj, jak zwykle, temat bardziej skierowany do kobiet w momencie, kiedy kobieta nie czuje własnej wartości, bo na przykład poświęciła się. Ach, te poświęcenia kobiet dla dzieci, dla męża czy dla kariery. Wówczas zaniedbuje siebie jako kobieta, zaniedbuje swoją energię. A skutkuje to tym, że ona sama ledwo co daje radę przeżyć na tych resztkach własnej energii życiowej. Więc tym samym nie ma energii na zasilanie swojego mężczyzny. A mężczyzna niezasilany przez kobietę czuje pustkę i szuka tego zasilenia gdzie indziej. Więc kobieto, moja droga, najpierw zadbaj o siebie, bo to, co już wiele razy mówiłam, najpierw zadbaj o siebie, bo z pustego to i Salomon nie naleje. Jeżeli zadbasz o siebie, poczucie własnej wartości, dobrze postawisz granice, poszanowaniu dla innych, to będziesz kumulować swoją energię w sobie. I będziesz mieć tym samym energię na zasilanie swojego mężczyzny, który tę energię wykorzysta na zasilenie swoich projektów. I będzie to dla niego paliwem do ich realizacji, do których inspirację otrzymuje z samej góry. W życiu popełniamy wiele błędów życiowych, które powodują uszczerbki naszej duszy. Żeby do tego nie doszło, bo nasza dusza jest chroniona, wówczas zostajemy takie sytuacje, że na przykład dana relacja się kończy, jeżeli nie wyciągnęliśmy wniosków wcześniej. Chociażby nadmierne przyklejenie się do danej osoby, gdzie nadmierne przyklejenie się do osoby, do wartości, do innych aspektów będzie powodowało, że nastąpią takie okoliczności, że zostanie ci to zabrane. Jeżeli w danej osobie są rany emocjonalne, to włącza się na przykład maska kontrolującego, że boi się odrzucenia, boi się zdrady, przez co myśli, że poprzez kontrolę uchroni się od tego. Nic bardziej błędnego. Nałożenie maski kontrolującego, tym samym utrzymanie w kontroli drugiej osoby, potrzebuje ogromnych zasobów twojej energii życiowej. Tym samym twoja energia życiowa jest niesamowicie nadszarpnięta, następuje jej ogromny wyciek.
I tym samym nie masz tej energii dla siebie, na realizację swojego życia i nie zasilasz mężczyzny. A potem jest zdziwienie, o co chodzi, przecież taka byłaś kochana. To nie on był w porządku. Natomiast osoby, które nie mają poczucia własnej wartości, nie kochają siebie, wpadają często w pułapkę zadowalania się i potwierdzania własnej wartości z zewnątrz. I to jest zmorą nałogowych podrywaczy. To są główne powody, na które warto zwrócić uwagę. Powody rozstań w relacjach romantycznych. I teraz, jak przetrwać sam moment rozstania? Czy też podjętą decyzję, albo też moment dowiedzenia się o tym, że relacja się kończy? Najważniejsze w pierwszym momencie jest bycie w tu i teraz. Zauważanie wszystkiego wokół siebie. Bycie myślami w tu i teraz i skupienie się na codzienności. Ogarnięciu tej rzeczywistości. Poszukania zasobów i możliwości, żeby na nowo ogarnąć swoją rzeczywistość. Bo w przypadku rozstań zawsze ta rzeczywistość się zmienia. Czy będzie chodziło o wyprowadzkę, czy zapewnienie bytu dla siebie, dla dzieci, czy podział majątku, czy innego rodzaju sytuacje, ale najważniejsze w momencie, kiedy dochodzi do rozstania, to bycie w tu i teraz. I może też pomóc poszukanie chociażby najmniejszych oznak tego, że życie jednak jest cudowne, bo w momencie rozstania ty tego nie widzisz jeszcze. Dlaczego to się zadziało? Co ciebie czeka w sytuacji, gdy przerobisz daną lekcję? Bo za rogiem czeka na ciebie coś o wiele piękniejszego. Ale boisz się teraz puścić to wszystko, co było, bo nie wiesz, co jest za tym rogiem. Więc lęk przed nieznanym się odzywa. Poczucie straty również. Ale zobacz, jakiej straty? Takiej straty, że owszem, możesz tęsknić za daną osobą. Może ci jej brakować, może ci brakować bliskości, ale również może ci brakować tego, że dana osoba dawała ci na przykład poczucie bezpieczeństwa, dawała ci poczucie tego, że jesteś ważna, ważny, potrzebna, potrzebny, ale te rzeczy możesz sobie sama sobie zapewnić, jak i wiele innych potrzeb emocjonalnych, żeby nie być na głodzie emocjonalnym i nie potrzebować tego od innych osób. W momencie, kiedy na nowo się zbudujesz i będziesz pełnią, to nie będziesz dostawać w swoim życiu osób, które mają ci te pustki zapełnić. W momencie, kiedy tych osób potem brakuje, czy też zabraknie, wówczas tracisz grunt pod nogami. Tak czujesz, że tak tracisz. I tracisz nieraz swoją tożsamość, jeżeli to przywiązanie było bardzo duże. Zwróć uwagę, że w momencie rozstania tracisz lekcje, które pokazywała ci dana osoba. Więc jeżeli nie przerobiłaś, nie przerobiłeś poczucia własnej wartości czy stawiania granic i dana relacja się kończy, wówczas rolę pokazywania tego, co jest w tobie do uzdrowienia, przejmie ktoś inny. Twoje otoczenie, praca i tam zaraz zacznie się dziać nieciekawie, dlatego że te okoliczności będą dla ciebie sprowadzone, żeby uchronić ciebie przed uszczerbkami twojej duszy. Bardzo często przy rozstaniu osoby zamykają swoje serce. Mówią, że nigdy już więcej nie pokochają. Żywią urazę, żal, ból, czasami gniew do drugiej osoby. Dlaczego tak do tego doszło? A to wszystko powoduje zamknięcie serca. Osoba wówczas nie lubi siebie. Nie lubi siebie na poziomie umysłu, duszy i ciała. Nie lubi swoich myśli. Ciężko jest je wytrzymać ze swoimi myślami. Musi zapewnić swoim otoczeniu ciągłe dźwięki, zagłuszacze, czy telewizor, czy telefon, żeby tylko nie słyszeć swoich myśli. Nie lubi na przykład też swojego ciała. No i to jest znowu kobiety, bo zaraz kobiety sobie zarzucają, że może dlatego doszło do rozstania, że to ciało jest nie takie. Szuka dziury w całym, zamiast wysyłać do swojego ciała pozytywne informacje. Dlatego wszystko to, co mówisz, co myślisz o swoim ciele, ciało to wszystko odbiera. Jeżeli będziesz nasycać swoje ciało pozytywnymi myślami, wówczas ciało też na to będzie reagować. Często też osoba po rozstaniu szuka desperacko kolejnej osoby, która ją uszczęśliwi. Jest na wielkim głodzie emocjonalnym. Wręcz desperacko poszukuje kogoś drugiego. W społeczeństwie pokutuje takie powiedzenie klina klinem. Nic bardziej błędnego. Dlatego, że tamta sytuacja wydarzyła się z jakiegoś powodu. Zazwyczaj z tego, żeby dana osoba siebie uzdrowiła, dotarła do swojej mocy, żeby postawiła się na pierwszym miejscu. Jeżeli nie zostaną uleczone emocjonalne rany, jeżeli nie zostaną wyleczone traumy, jeżeli dana osoba nie potrafi
dobrze zarządzać swoimi emocjami, a właściwie przepracowywać je należycie i posiada takie dziury emocjonalne w sobie, to jeżeli będzie chcieć załatwić tę sytuację jako klina klinem, wówczas spadnie z deszczu pod rynnę. Dlatego, że kolejna osoba, którą pozna, po chwili okaże się jeszcze większym katem. Jeszcze bardziej będzie chciała pokazać tej osobie, że jednak coś jest do zmiany. Coś trzeba w sobie zmienić. Zawalczyć o siebie, stanąć w swojej mocy. Więc absolutnie nie klina klinem. Po rozstaniu skup się na sobie. Odbuduj siebie na nowo. Poznaj siebie. Poznaj swoje potrzeby. Co jest dla Ciebie ważne. Poznaj przede wszystkim cel swojego życia, misję swojego życia i podążaj tą ścieżką. Bo w momencie, kiedy będziesz podążać ścieżką swojej duszy, będziesz realizować własne marzenia, własne plany, wówczas będziesz dostawać turbo doładowanie Twojej energii życiowej. Jeżeli będziesz realizować plany kogoś innego, marzenia kogoś innego, będziesz się uwieszać, wówczas będzie Ci uciekać Twoja energia życiowa i będą następować uszczerbki Twojej duszy. W momencie rozstania bardzo przydatne będzie oczywiście wsparcie innych osób, ale nie takie wsparcie, żeby te inne osoby płakały razem z Tobą. Tak bardzo Ci współczuły Twojej sytuacji, dlatego że po pierwsze, jeżeli ktoś będzie bardzo Ci współczuł, współodczuwał z Tobą ten Twój ból, to bierze Twoją karmę na siebie. Kolejny powód, dla którego nie należy w ten sposób pomagać drugiej osobie, to osoba, która chce pomóc, często zamartwia się razem z Tobą i rozpacza. I w tym momencie nie pomaga Tobie, tylko dolewa Ci jeszcze bardziej oliwy do ognia, bo tworzy jeszcze silniejsze pole elektromagnetyczne Twojego bólu, do tego, że jest Tobie źle, jesteś w rozpaczy. Dolewa Ci dosłownie oliwy do ognia, wzmacnia tę negatywną energię. Więc otaczaj się wówczas osobami, które naprawdę Ciebie wspierają. W tym sensie, że będą potrafiły Ci pokazać, czemu to miało służyć. I będą Ciebie wspierać na takiej zasadzie, że będą Ci pokazywać Twoje dobre strony, Twoje mocne strony. Będą je wzmacniać, będą Cię prowadzić w stronę radości, w stronę uśmiechu. Będą Cię widzieć w swojej wyobraźni jako osobę szczęśliwą. I tylko takie osoby Ci pomogą właśnie w ten sposób. Dzięki takiej pomocy szybko przejdziesz tę ciężką sytuację. W momencie, gdy już nastąpiło rozstanie, ogarnąłeś swoją rzeczywistość, wiesz, że wszystko jest po coś, to następnym krokiem będzie wyciągnąć lekcję i następnie ją przerobić. Często jest, że w swoim życiu doświadczamy sytuacji, które mają nas doprowadzić do uzdrowienia pierwotnej przyczyny. Wówczas słyszę pomocą, jeżeli chodzi o techniki uzdrowienia traum. Pozostaje również do zrobienia bardzo ważna kwestia, jaką jest integracja cienia. Dlatego, że to, co nieuświadomione, będzie Tobą zarządzać do czasu, aż to zauważysz i uzdrowisz. Z pewnością będziesz musiała zmierzyć się ze zdrowym stawianiem granic. Do tego, żeby wyjść z tej sytuacji dobrze, należy zamienić to, co się wydarzyło. Czyli zamieniasz wtedy swoją przeszłość w wiedzę. Masz uszanowanie dla tego, co było. Owszem, tak się zdarzyło. Wyciągnięta została lekcja i wiesz o tym, że było, żeby nie popełniać tych błędów na przyszłość. Pomyśl również o tej sytuacji, że to wynika z wyższego planu. Więc okaż wdzięczność tej drugiej osobie, że ta osoba była z Tobą przez jakiś czas. Że wspólnie robiliście różne rzeczy, wspólnie szliście przez życie, więc okaż wdzięczność za to, że ta osoba była, za to, że pokazała Ci takie lekcje, za to, że jej dusza wzięła na siebie takie ciężkie zadanie do wykonania, jak na przykład być dla Ciebie katem, żebyś mogła dotrzeć do siebie. Kiedy uzdrowisz tę byłą relację, ważne jest również energetyczne odcięcie się od byłego partnera, partnerki. Jeżeli nie uzdrowisz tej relacji, w dalszym ciągu wybierzesz, żeby rozpaczać, przeżywać to, co się wydarzyło i czuć się jak ofiara, wówczas połączenie energetyczne pomiędzy Tobą i tą drugą osobą jest na zasadzie czarnej nici. To znaczy, że w dalszym ciągu
zasilasz tą drugą osobę swoją energią życiową, bo cały czas Twoja uwaga jest przy tej osobie, a za tym idzie Twoja energia. I w momencie, kiedy nie zrobisz odcięcia energetycznego, nie transformujesz tego połączenia do złotej nici, wówczas cały czas tracisz swoją energię życiową. Weź teraz pod uwagę, że jeżeli jest osoba, która często zmienia partnerów, to przy każdej takiej osobie, przy tej partnerce, partnerze, pozostaje przez 7 lat energia tej osoby, jak i komórki. I to jest wymienne. Wówczas energia, tak samo jak i komórki, pozostają przez 7 lat tej drugiej osobie. Wówczas, jeżeli ktoś często zmienia partnerów, to przez te 7 lat on już jest tak rozdrobniony energetycznie, że naprawdę traci swoją tożsamość i sam nie wie, czego chce. Wszystko mu się rozchodzi w życiu. Nie wie, jak to wszystko poskładać. Nie czuje się sam w sobie, dlatego że energia tego człowieka została naprawdę nieźle rozdrobniona na wiele różnych osób. Więc dlatego trzeba zamykać relacje tak zwaną złotą nicią, która polega na uszanowaniu, na zrozumieniu i na wdzięczności, na wzięciu tego, czego się dostało i pozostawieniu przy drugiej osobie tego, co się jej ofiarowało. Wówczas osoby, które zamykają relację złotą nicią, czerpią wzajemnie ze swoich talentów, z tego, czego się nauczyli wzajemnie. I pewnie zadaję sobie teraz pytanie, jeżeli Ty wykonałeś tę pracę, a druga osoba nie, to jak to wygląda? To działa jednostronnie. Jeżeli Ty wykonałeś swoją pracę, wówczas to od Ciebie nie ucieka ta energia życiowa. A to, co myśli i robi druga osoba, to już jest jej sprawa. Czy ona zakończyła ten związek złotą nicią, czy też nie. Jak robić odcięcie energetyczne? Zapraszam na sesje indywidualne i na warsztaty. Piękny przychodzi moment, kiedy masz już świadomość tego wszystkiego, o czym właśnie wcześniej powiedziałam i naprawdę wychodzisz do siebie. Budujesz zdrowe granice. Czujesz wartość swojej osoby i wyjątkowość. Czujesz naprawdę prawdziwą miłość do siebie. Chcesz o siebie zadbać, znasz swoje potrzeby i je realizujesz. Wówczas zmieni się wszystko w Twoim życiu. W momencie, kiedy występujesz, wychodzisz do uzdrowienia siebie, zmienia się Twoje życie. Dodatkowo jeszcze przeprogramowanie Twojej podświadomości, uzdrowienie traum, o których już wspominałam, jest niezwykle istotne, dlatego żeby potem nie spotykały Ciebie tego typu sytuacje, które były przyczyną do tego, żeby Ci pokazać, co jest Tobie do uzdrowienia. Jaka pierwotna przyczyna woła o jej zauważenie i uzdrowienie? Jaki Twój cień w dalszym ciągu Tobą zarządza, chce być zauważony? Wówczas przestanie Tobą zarządzać. W końcowym etapie przepracowania tego rozstania i wyjścia zwycięsko jest otwarcie serca. Otwarcie serca na nową relację, na miłość. Bo zobacz, żeby nowa relacja mogła zaistnieć i żeby była zdrowa, to Ty też musisz być zdrową osobą. Dlatego, że świat jest fraktalem, więc to, co Ciebie spotyka, jest projekcją swojego wnętrza. Dlatego jest to niezwykle istotne, żeby uzdrowić siebie, zanim wejdzie się w kolejną relację. Przychodzą do mnie kobiety i mówią, że właśnie są po rozstaniu. I teraz co zrobić, żeby szybko przyciągnąć nowego partnera? Więc ja mówię, absolutnie nie. Jeżeli byś to teraz zrobiła, to mogę się założyć, że za chwilę będzie to samo. A ja bym się o Ciebie bała, więc wówczas rozpoczynamy solidną pracę od samych postaw budowania danej osoby, dochodzenia do jej prawdziwej istoty, do jej mocy. Kiedy człowiek jest zbudowany, otwiera swoje serce i robi przestrzeń na to, żeby mogła zaistnieć ta druga osoba. Bo jeżeli Ty będziesz biegać, na przykład w pracy albo w innych relacjach się rozdrabniać, to nie masz przestrzeni do tego, żeby ta druga osoba się pojawiła w Twoim życiu. A kolejny aspekt jest taki, że jeżeli jesteś akurat w takim momencie, że chcesz i jesteś gotowy, gotowa do nawiązania, do zbudowania nowej relacji, wówczas aż 60% Twojej energii życiowej jest potrzebne do tego, żeby tam coś zakliknęło, żeby ta relacja mogła się zawiązać. Jeżeli masz ubytki energetyczne, to nie masz przestrzeni ani też zasobów energetycznych, żeby zbudować tą nową relację. Zatem masz już świetną ściągawkę do tego, co zrobić w przypadku rozstania. Jeżeli nawet rozstanie nastąpiło jakiś czas temu, a widzisz luki w swoim życiu,
to wróć do punktu budowy siebie, do bycia w sobie i do kumulowania swojej energii życiowej. Tak samo popracuj, jeżeli jesteś akurat teraz w związku, popracuj nad istniejącym związkiem. Niech dla Ciebie wyznacznikiem będzie to, dlaczego masz podejmować tę pracę nad sobą, dlatego że to Ty jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za Twoje życie, za Twoje szczęście. I Twoją wręcz powinnością jest zadbać o to szczęście, bo nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. Zmień swoje wnętrze, popracuj nad swoim charakterem, popracuj nad tym wszystkim, o czym mówiłam, wówczas zmieni się Twoja rzeczywistość, która będzie Ci wyświetlana. Nie będziesz mieć dziur emocjonalnych, których będziesz oczekiwać spełnienia na zewnątrz i będziesz pięknie zbudowaną osobą, gotową do tego, żeby ofiarować komuś swoją miłość i tak samo, żeby potrafić tę miłość przyjąć i wziąć za nią odpowiedzialność. A teraz obiecany prezent. Zobacz link w opisie tego filmu i odbierz piękną medytację. Jest to, owszem, medytacja dla kobiet, ale to właśnie głównie kobiety mają wielką potrzebę budowania poczucia własnej wartości, bo pozwoliły sobie na to kiedyś, żeby to zostało zakryte lub zburzone przez inne osoby, przez inne okoliczności. Więc moja kochana kobieto, przyjmij ode mnie ten prezent, jaką jest piękna medytacja pod tytułem Złote Szaty Bogini. Ta medytacja znakomicie wpływa na budowę poczucia Twojej wartości, Twojego wewnętrznego piękna. Link w opisie tego filmu. Kibicuję Ci mocno w Twoim rozwoju i jest mi niezmiernie miło, że mogę Cię w nim wspierać. Pozdrawiam Cię z mocą.